Ten projekt ulotki pokaże nam, jak dzięki zróżnicowaniu czcionki można osiągnąć całkiem ciekawy efekt. Ulotka nie będzie zaawansowana graficznie, jednak dzięki zastosowaniu różnego kroju tekstu otrzymamy dobrą i przejrzystą wizualnie ulotkę. Na początek tworzymy sobie pierwszy prostokąt, który będzie elementem służącym do wyrównania tekstu. Pamiętajmy, by w naszych projektach grafika i tekst nie były porozrzucane po projekcie byle jak. Znajdźmy sobie zawsze jakiś element, do którego wyrównujemy dodany tekst czy też grafikę. W naszym przypadku będzie to za chwilę stworzony prostokąt, który będzie odpowiadał za lewe wyrównanie tekstu. Ustawiamy sobie taki kolor. I dodajemy nasz prostokąt. Mniej więcej w tym miejscu. Od razu zmieniamy sobie kolor. I dodajemy dolny prostokąt. Zacznijmy dodawać tekst. Pracę rozpoczniemy od dodania nazwy firmy. Wybieramy sobie biały kolor i szukamy odpowiednią czcionkę. W naszym przypadku będzie to taki krój czcionki. 18 punktów. Nazwę firmy możemy pokusić się o stworzenie jej z wielkich liter. Stworzyliśmy nazwę firmy. Pora na przyciągający uwagę nagłówek. W tym celu wybieramy czerwony odcień i stosujemy tę samą czcionkę. Pamiętamy, by w naszych projektach nie stosować w jednym projekcie zbyt wielu czcionek. Wystarczy jedna góra, dwa typy kroju. Tutaj włączam pogrubienie czcionki, by wyróżnić nagłówek. Powielam warstwę tekstową i dodaję kolejny tekst.
tutaj pomniejszam tekst, by wyróżnić nagłówek. Zmieniam kolor tekstu. Ponownie powielam warstwę. Tutaj nieco powiększam tekst. I zmieniam jego kolor. Tym oto sposobem otrzymaliśmy przykuwający uwagę nagłówek. Dodajmy teraz kolejne elementy, cały czas stosując ten sam krój czcionki. Tutaj stosujemy taką wielkość. Tutaj wyróżnimy istotny element zachęcający do skorzystania z oferty. Do tej pory naszą linią odniesienia było prawe wyrównanie tekstu. Przejdźmy zatem na lewą stronę i tutaj znajdźmy sobie miejsce wyrównania, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Oczywiście będzie to bok zielonego prostokąta u góry. Właśnie do niego będziemy wyrównywać tekst. Wybieramy taki krój i dodajemy kolejne elementy tekstowe. Nasza ulotka przybiera już ciekawych kształtów. Teraz, tworząc tekst, zrezygnujmy z jego pogrubienia. I wybierzmy normalny krój, zmniejszmy również wielkość do 9 jednostek. I dodajmy sobie taki tekst. Tutaj nie wyrównujemy do zielonego prostokąta, możemy wyrównać do tego napisu. Dodajmy sobie czerwone kwadraciki
formie wypunktowania naszego tekstu. Właśnie nasze kwadraciki możemy wyrównać do boku zielonego prostokąta. Na koniec dodajmy dane adresowe na dolnej belce. Tutaj również możemy pokusić się o dodanie, o pogrubienie tekstu. Wyrównujemy do zielonego prostokąta. Widzimy tutaj linię. Na koniec pozostaje nam dodać wcześniej przygotowane zdjęcie. Jak widzimy, stworzyliśmy ulotkę bazując praktycznie na samym tekście. Manipulowaliśmy jego rozmiarem, pogrubieniem oraz kolorem, co w końcowym efekcie wyszło całkiem przyzwoicie. Zostało zastosowane tylko jedno zdjęcie w celu urozmaicenia naszej ulotki. Pamiętajmy o wyrównywaniu tekstu, by nasz tekst nie był porozrzucany po całym projekcie, tworząc wrażenie chaosu. Znajdźmy sobie zawsze jakiś element wyrównania. W tym przypadku był to lewy bok zielonego prostokąta oraz tutaj prawy bok nagłówka. Dzięki temu w naszym projekcie zawsze będzie porządek.